Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Angela Merkel załatwiła świat, no i załatwiła też chyba i miliony w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, niemiecka kanclerz powiedziała, że w Ameryce, że w sumie 10 marca powiedziała, że 60-70% Niemców może się spodziewać zarażenia, tak? Zarażenia tym koronawirusem 19. Okazuje się, że jest to panika 19. Oni tak troszeczkę nie mówili, co się dzieje, ale ludzie wiedzieli. Ludzie zaczęli wykupywać maseczki, ludzie zaczęli wykupywać najróżniejsze rzeczy do czyszczenia rąk, różnych tam powierzchni i tak dalej. Wiedzieli, ale wszyscy politycy, wszyscy urzędnicy krzyczeli, że to jest antychińska propaganda i że tego robić nie można. No, ludzie wiedzą. W Ameryce też to nadchodziło. Niektórzy już wiedzieli, wykupywali wcześniej. Długo nie było tej paniki sklepowej. Nie było długo paniki sklepowej. Papieru zaczęło brakować dosyć szybko. No i najróżniejszych tych środków czyszczących. No ale z jedzeniem nie było problemu. Zaczęli wykupywać jajka z jakiegoś powodu i mleko. Akurat najbardziej kretyńska rzecz do trzymania, bo to się psuje w sumie. W Ameryce środki przekazu zaczęły przekazywać, że Merkel no to jest po studiach, że jest naukowcem, że konsultowała ekspertów i tak dalej. No ale to jest kompletny idiotyzm, no bo to nie chodzi o to, czy ona jest ekspertem, czy ona jest wykształcona. Chodziło o to, że taki urzędnik państwowy, polityk państwowy, no to powinien jednak, to ma odpowiedzialność za swój naród, tak? Naród ją wybrał, żeby ona jakoś trzymała ich przy życiu, a ona spowodowała po prostu panikę. No, wspominała, że pójdzie na emeryturę. No, komunistka z NRD. Podobna kretynka w New Jersey, oficjalny lekarz odpowiedzialny za właśnie sprawy lekarskie, komisarz w tamtym stanie powiedziała, że ja jestem przekonana, że będę zarażona, tak samo jak wszyscy inni mogą się spodziewać, że będziecie zarażeni. No tak, także takie gadanie, no to jest po prostu dosyć kretyńskie. No i teraz, kiedy już się wszystko to skończyło, kiedy to się wszystko kończy, no to pytanie jest, co ci nasi przywódcy, kto im doradzał, że wszyscy spanikowali. No po usłyszeniu tej Merkel kretynki, no to wszyscy zdawali sobie sprawę, że no jest to coś podobnego do grypy. Dużo ludzi mówiło, że to jest podobne do grypy. No w Ameryce jest 340 milionów ludzi, około 8% choruje. Także 30 milionów w Ameryce po prostu co roku ma grypę, no i z czego umiera 0,1%, czyli tam około 40 tysięcy ludzi umiera na grypę w roku. Także Chińczycy pompowali to wszystko, że to jest nieprawdopodobna grypa, ona przeskakuje błyskawicznie. No i ta cała psychologia tłumu, no to jest po prostu no ciężki orzech do zgryzienia. No podobne epidemie czy problemy były w 1957 roku i w 1968 roku, kiedyś na świecie też panowała ta cała pandemia. Szwedzi podeszli do tego dosyć tak, no, normalni. Powiedzieli, okej, ci, co się zarażą, ci, co umrą, to umrą. Cała reszta się uodporni, no i ten wirus nie będzie mógł co przeskakiwać. No patrząc na grypę, no to faktycznie
można było podejść do tego. Szczególnie, że w Ameryce szczepionek na grypę też jest, miliony są szczepione i mimo wszystko 40 tysięcy ludzi umiera. W Szwecji, w Niemczech były podobne te odległości, no mówią, że tam 1,5 metra to jest to, jak się rozmawia, no to wszystko to spadnie do ziemi przy 6, bliżej to może wylądować. W Ameryce do dnia dzisiejszego 70% kretynów na ścieżkach rowerowych, na ścieżkach dochodzenia, pomimo, że mogą przejść i mijać się te właśnie 1,5 metra, 6 stóp, to 60-70-80% nawet ludzi chodzi, jeździ na rowerach w maskach, po prostu skretyniali, zostali zastraszeni, to jakaś jest ateistyczna religia po prostu. Samotni rowerzyści jeżdżą w maskach, nie wiem jak, samotni ludzie chodzący po ulicy, gdzie nie ma dużo ludzi, chodzą w maskach. Także to panika po prostu nieprawdopodobna. No te podejście do odporności stada, sami nie wiedzą ile, jedni mówią, że 70% ludzi musi się zarazić, drudzy mówią, że tam 40%, wszyscy fachowcy, wszyscy epidemiologiści, prędzej czy później to się wszystko jakoś wykruszy. I to jest właśnie ten stad na odporność. I to powinno mieć znaczenie. Jeżeli popatrzycie tak na Niemcy, na Szwecję i na Amerykę, no to jest dużo, dużo mniej niż nawet 10%. W Ameryce mówią, że chorych. No nie tyle chorych, co ludzi zbadanych, że mają tego koronawirusa jest 3 miliony, czyli to jest 1%. No wiadomo, że czym więcej będą badać, tym więcej będzie pozytywnych, no ale jeżeli są to bezobjawowe choroby, no to jest tak jak kaszel, czy kasłanie, czy przeziębienie, czy coś innego. Także, że ta powaga, czy wykańczanie tych ludzi, no to jest po prostu była jedna wielka panika. No i teraz środki masowego przekazu to są szczególnie perfidne, no bo oni mówią tłumom, że to jest na zawsze, na zawsze, nigdy się nie skończy. Te szkoły się na wrzesień przyszykowywują po prostu do tego, że będą zamknięte. Szkoły się przyszykowywują, że będą połowa szkoły w jednym tygodniu, druga połowa w drugim tygodniu, no i co drugi tydzień każda połowa będzie się uczyła w domu. Stawiają ściany, stawiają jakieś, każą maski i tak dalej, i tak dalej. No jest to po prostu kretyństwo. Takie pieniądze, jakie są wydawane. Szczególnie, że nikt nie umiera. 80% ludzi, którzy umarło, no to umarło w domach opieki dla starszych i oni mieli ponad 85 lat. No i teraz prasa zaczyna atakować, że młodzi będą umierać i że młodzi będą umierać tak jak na wojnie. No, porównują te wyniki, że to będzie jak na wojnie. No to też jest idiotyzm, no bo średni wiek, powiedzmy, w II wojnie światowej amerykańskiego żołnierza to był 26 lat, a w Wietnamie no był średni, był 19 lat. Młodzi ludzie ginęli. No ale to nie jest wojna. Tak jak wspominałem, 40 tysięcy ludzi umiera na grypę w Ameryce, czyli to jest to, co zginęło w wojnie koreańskiej. I takie ilość dzieci, która umiera na grypę, też to jest mniej więcej tyle samo, co zginęło w żołnierzy i Indian w czasie tych walk o ziemię amerykańskie. Na serce umiera co roku dwa razy więcej niż Amerykanów zginęło w czasie II wojny światowej. Także, że te porównania jakieś wojenne, no to są po prostu kompletnie kretyńskie. No i pokazuje to, co dziennikarze po prostu nie zatrzymają się przed niczym, żeby takie kretyństwa cytować. Tak, normalny człowiek to
No dziwi się, no dziwi się. Wszystko, wszystko to, no te wirusy są naokoło nas, są w nas, te ciało ludzkie ma to do siebie, że jesteśmy ciągle narażeni, no i część przeżywa, część choruje. No i teraz Donalda Trumpa, tam ciągle się śmieją z niego, że Trump on wychodzi i mówi, że trzeba przestać testowanie, to wtedy przestanie być ta panika, tak? No bo to ciągle się pompują. Na Florydzie ciągle mówią, o, podwoiła się ilość testów. No ale jak było 20, 40, no co to znaczy? No jeżeli ludzie nie umierają, to te testowanie czy nie testowanie, te bezobjawowe chorowanie, no to po prostu to jest cyrk, tak? 40 milionów Amerykanów straciło pracę, setki tysięcy biznesów się zamyka, miliardy podatków nie są płacone, najbardziej szczęśliwy to jest budżetówka, nauczyciele, urzędnicy państwowi, urzędnicy miejscy, politycy i tak dalej, cała ta budżetówka, no to po prostu żyje z tego, tak? I im to nie przeszkadza, nikt nie został zwolniony, nikt nie został, nie poszedł na urlop i tak dalej i tak dalej. No i teraz, kiedy Trump mówi, że to magicznie zniknie, no to on po prostu mówi tak, jak jest, tak? Po prostu to się rozejdzie, tak jak w Szwecji, ludzie pochorują się i będą po prostu wyzdrowieją. W Nowym Jorku cała ta sytuacja to była dosyć kretyńska. No, nareszcie są jakoś tak opanowywują tą koronawirusa, ale to był taki światowy horror. No, to jest skomplikowane miasto, takie nowoczesne miasto i było kompletnie nieprzygotowane na to. I no, strasznie zostało zniszczone. No i teraz ludzie mówią, że trzeba by było zrobić jakąś komisję, żeby komisja zbadała. No tam jest w Ameryce, no to są powiedzmy te 50 stanów, no i jest stan Nowy Jork i miasto Nowy Jork. I gubernatorem stanu jest Andrew Cuomo, a majorem, czyli prezydentem Nowego Jorku miasta, jest Bill de Blasio. No i oni we dwóch troszeczkę naprzeciwko mówili, ze sobą mówili, obydwaj demokraci, obydwaj czerwoni socjaliści, czerwone świnie. No i kto ma zrobić tą komisję? No ani de Blasio, ani Cuomo raczej nie, no bo ma jednak udział w tej pieczeni, tak, także to nie bardzo pasuje. Tak samo prawodawcy w Nowego Jorku, no też mają coś w tym interesie. Wszystkie agencje federalne na poziomie Waszyngtonu, no to raczej chyba nie będą, no bo wszyscy by mówili, że oni robią to dla Białego Domu, dla Trumpa. Prokuratorzy nie ścigają kwestii, powiedzmy, epidemiologiczno-medycznych. Prokuratorzy no to raczej ścigają jakieś przestępstwa, jakieś bandziorów, jakieś tego rodzaju rzeczy. No i teraz trzeba by było jakichś kompletnie niezależnych ludzi. No i kto powinien? No nauka, tak? Nauka, stanowe uniwersytety, jakieś grupy obywatelskie, no i ludzie, którzy teoretycznie się na tym znają, ale nie ci doradcy, którzy wszystkim doradzali, no bo tą pandemię jednak trzeba by było przestudiować, żeby to jakoś się nauczyć i coś z tego. 30 tysięcy ludzi umarło w Nowym Jorku, no ale to też nie jest dziwne, bo jak się popatrzy na ilość 320 milionów, no to 1% w każdym narodzie mniej więcej 1% umiera, czyli 3,5 miliona Amerykanów umiera, czyli powiedzmy tam prawie 300 tysięcy ludzi
300 tysięcy ludzi rocznie. Na Nowy Jork z dojeżdżającymi, no to jest około tam 11 milionów. Także 30 tysięcy, no to nie są to jakieś takie straszne liczby. Także te przeliczenia, kto miał koronę, kto nie miał, kto umarł na serce, czy na coś innego, no to trzeba by było to wszystko zbadać i przypomnieć i pokazać. W Nowym Jorku Nowy Jork musi pokazać, że jednak się jakoś tam tego nauczył, no i że jest w stanie kontrolować następny taką pandemię. Jednym z takich kretyńskich decyzji było to, że administracja Cuomo w marcu, 25 marca, tak się starała mieć przyszykowane puste miejsca w szpitalu, że powiedzieli, że wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do szpitala i mają koronę, no to mają być odsyłani do domów opieki dla starszych. No to już nie mógł być bardziej kretyński, kretyńska decyzja. No, szpitale miały być puste, żeby domy opieki dla starszych były pełne. No to po dwóch tygodniach to wyrzucono. To po prostu po dwóch tygodniach się zorientowano, że to jest kretyństwo. No ale 80% ludzi, którzy zmarli, to 80% ludzi, no to jednak jest w tych domach opieki i opieki dla starszych. To jest znany fakt. 60% no to ludzie, którzy zmarli, no to mieli nadwagę, czy cukrzycę, czy jakieś inne rzeczy. Młodzi ludzie nie umierali zasadniczo. No i teraz Cuomo w ogóle nie przyjmuje żadnej krytyki i on jako niezależny dla komisji, no to raczej i nie będzie. Cała ta komisja będzie musiałaby popatrzeć się, o co tam chodziło. No wiadomo, że ludzie mówią Nowy Jork, międzynarodowe lotnisko, ludzie przylatują ze wszystkich rejonów świata. No Trump zablokował przyjazd z Chin, tam jakoś w marcu, no ale przez 2-3 tygodnie, kiedy wszystko to tam nadchodziło, do zamknięcia granic z Chin przyleciało 420 tysięcy Chińczyków, tak, także to można było powiedzmy zamknąć 3 tygodnie wcześniej, może by przyleciało tylko 120 tysięcy, no ale wtedy to samo, co na Trumpa komuniści krzyczeli, no to tak samo to Merkel mówiła, że nie możemy zamykać, bo to jest antychińskie i przeciwko innym narodom. No to ci sami komuniści w Ameryce krzyczeli właśnie, że Trump jest rasistą, dlatego on długo nie zamykał tego. No, następna sprawa to jest to, dlaczego oni nie pilnowali, dlaczego w tym czasie, kiedy to wszystko się działo, no to ludzie w Nowym Jorku na pewno chodzili, mieli te swoje symptomy. W Chinach to wszystko grzało się, tak? Wszystko tam się gotowało, wszystko tam było przygotowane. Gdzie ta opieka społeczna bardzo, ta państwowa, stanowa i tak dalej, bardzo rozwinięta w Nowym Jorku. Dlaczego oni nie mieli żadnych narzędzi, żeby to liczyć? Czy będą w stanie popatrzeć na to do tyłu? Cuomo przypuszczalnie zrobi jakąś komisję, no ale wypełni je takimi ludźmi, którzy muszą być mu wdzięczni. No i w zasadzie to nic się nie osiągnie przez to, bo Cuomo sam będzie ciągle tylko takim mikromenadżerem i tam będzie wszystko sprawdzał, także że z tej komisji może dużo nie wyjść. No, powinna być bardziej otwarta. No, szkoły, jacyś fachowcy, ale najważniejsze to jest to przeliczyć. Najważniejsze według mnie to jest to, żeby popatrzeć, czy ilość tej śmierci, powiedzmy 1%, co roku przez ostatnie 10 lat jakkolwiek się zmieniła, no bo klasyfikowali ludzi, którzy nawet umierali po nadużyciu alkoholu czy narkotyków, czy nawet jak byli postrzeleni, a mieli koronę, to byli wpisywani jako korona, także to jest jeden wielki polityczny syfilis i ci sami politycy będą kontynuować i tłumaczyć, że wszystko było źle, ale to nie byli oni.
Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję. Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek, dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.